wśród róż. Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Z dziejów duszy. Och, naprawdę wszystko na ziemi uśmiechało się do mnie. Znajdowałam kwiaty pod stopami za każdym moim krokiem. A mój szczęśliwy charakter również przyczynił się do tego, że moje życie było przyjemne. Ale wkrótce miał rozpocząć się nowy okres dla mojej duszy. Miałam przejść przez tygiel doświadczenia i cierpieć już w dzieciństwie. Tak samo jak wiosenne kwiaty zaczynają wypuszczać kiełki pod śniegiem i rozkwitają w pierwszych promieniach słońca, tak kwiatuszek, którego wspomnienia spisuję, musiał przejść przez zimę doświadczeń. Róża ma kolce. I jak dotknie się kolca, to kolec zrani. To był chyba taki bardzo, bardzo bolesny kolec w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, o której będę rozmawiać z siostrą Lucyną, przełożoną zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jesteśmy tutaj w ogrodzie w Podkowie Leśnej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Siostro, to co z tym kolcem? Święta Teresa bała się jako dziecko śmierci, bo wiemy, że są takie anegdoty związane z jej życiem, że nawet zdarzało jej się życzyć śmierci własnym rodzicom. Teresa żyła w takiej atmosferze przesiąkniętej wiarą, przesiąkniętą miłością do Boga. I mama prawdopodobnie wiele razy mówiła Teresie, że w niebie jest o wiele lepiej, że aby pójść do nieba trzeba umrzeć. Zresztą domyślamy się, że mama mówiła o śmierci, ponieważ mama już chorowała. Zaraz po narodzeniach Teresy symptomy choroby mamy były coraz bardziej wyraźne. Mama zmarła, kiedy Teresa miała 4,5 roku. Więc myślę, że przygotowywała. I Teresa, nie przeczuwając jako dziecko nic z tej tragedii, która ma się wydarzyć, pewnego razu objęła mamę za szyję i powiedziała: och, mamusiu, jak bardzo bym chciała, żebyś ty już umarła. Oczywiście mama taka zatrwożona skarciła Teresę, ale Teresa mówi: no przecież sama mówiłaś, że żeby pójść do nieba, do dobrego Boga, to trzeba najpierw umrzeć. Widzimy też, że dziecko bierze dosłownie to, co my mówimy, że dla dziecka jest to po prostu oczywiste. Dziecko bardzo wierzy też rodzicom, więc te opowiadania Zeli prawdopodobnie w taki sposób się przełożyły, że dla Teresy śmierć była czymś tak prostym, tak naturalnym, a jednak kiedy zetknęła się z nią później, no to już po prostu przeżywała to zupełnie inaczej, tak jak normalnie się przeżywa. Chciałabym zapytać o to właśnie przyzwyczajanie do śmierci, bo jak słyszeliśmy, w domu świętej Teresy mówiło się o śmierci. Mówiło się, że to jest ten moment przejścia do Pana Boga. Zresztą część rodzeństwa świętej Teresy też zmarła wcześniej, więc ten temat nie był obcy w tym domu. Dzisiaj bywa tak, że ta śmierć jest gdzieś pomijana, że może nie chcemy o niej mówić, no bo to jest smutek, ból. Jak przyjdzie, to przyjdzie. Ja myślę, że jest to bardzo ważne. Teresa jest ostatnim dzieckiem i tak naprawdę ona nie doświadczyła śmierci rodzeństwa, ale rodzeństwo było, to, które zmarło, było w tej rodzinie żywe. Teresa wiedziała, że ma czworo rodzeństwa w niebie. To było dla niej oczywiste. Oni też po prostu żyli. To nie tak, że oni zmarli, ich nie ma. Oni byli, tylko byli w innym świecie. I ja myślę, że warto dzisiaj też mówić o śmierci. Oczywiście jest to niesamowicie trudny temat i ja nie jestem zdania, że możemy przygotować kogokolwiek do śmierci, bo śmierć ze swoim dramatem, kiedy przyjdzie, to wszelkie przygotowania tutaj może niewiele jakoś tam nam pomogą, że ten ból rozłąki jednak każdy musi przeżyć. Ale nie uważam, żebyśmy ten temat mogli jakoś spychać zupełnie na margines, tak jakoby śmierć nie istniała. Bo gorsze jest to, że ona może przyjść w takiej sytuacji, kiedy zupełnie nie będziemy przygotowani. No i wtedy to jest jeszcze większy dramat. I dla nas, a dla dzieci to szczególnie. Usłyszeliśmy przed chwilą, że mama świętej Teresy zmarła, jak ta miała 4,5 roku. Bardzo małe dziecko. Tak, bardzo mała dziewczynka, która jeszcze nie rozumie świata, której mama jest bardzo potrzebna. Podejrzewam, że Maria Zelia też umierając na pewno miała to pragnienie, że chciałaby wychować świętą Teresę. A jednak Pan Bóg ją zabiera z tego świata i
rodzi się w takich sytuacjach zawsze pytanie dlaczego. Takie sytuacje też zdarzają się i w naszym życiu. Znamy przecież osoby, które na wczesnym etapie życia straciły ojca, matkę. I co wtedy? Czy to znaczy, że nie mamy Bożego błogosławieństwa, że Pan Bóg nas opuszcza w tej sytuacji? Nie, ja myślę, że Pan Bóg ma swoje drogi. Ja mam też takie doświadczenie wczesnej śmierci mojej mamy. Pan Bóg ma swoje drogi i to wszystko poprowadzi. Zelia nie była taką osobą, że ona po prostu chorowała i tylko czekała na śmierć. Nie, absolutnie. Ona walczyła do ostatniego momentu o życie. Ona chciała wychować swoje dzieci. Ona nawet pojechała do Lourdes, by prosić Matkę Bożą o uzdrowienie. I kiedy przyjechała, poczuła się gorzej. Był to dla niej oczywisty znak, że droga Pana Boga jest inna. I ona zaczynała ze śmiercią powoli się godzić i przygotowywała swoje starsze córki, starsze od świętej Teresy, do tego, żeby zaopiekowały się tymi młodszymi. Było to takie zaplanowane i ta śmierć była wpisana, że to jest coś, co po prostu musimy, czego musimy dotknąć, co musimy przyjąć i co trzeba nam no, po prostu zwyczajnie przejść. Ale też nie było tak, że w związku z tym, że mama się modliła i przygotowywała i starsze córki, i swoją najmłodszą córkę, że dla Teresy to było doświadczenie takie bezbolesne. Lajtowe, tak. No niestety śmierć mamy wywarła ogromne piętno na psychice Teresy. Teresa przeżyła to tak ogromnie, że zmienił się jej charakter. Tak jak sama pisze, jak do śmierci mamy była dzieckiem żywym, żywiołowym, żartobliwym, śmiejącym się, tak śmierć mamy do tego stopnia ją dotknęła, że jej charakter zupełnie się zmienił. Stała się płaczliwa, zamknięta, nie znosiła obecności innych ludzi. Po śmierci mamy została zaopiekowana zwłaszcza przez Paulinę, jej starszą siostrę. Można tutaj też wspomnieć o ojcu Teresy, który sama Teresa mówi, że ojciec po śmierci mamy zastępował jej i mamę i tatę, w sensie takim, że kochał ją miłością wręcz macierzyńską, nie tylko ojcowską. Ona miała bardzo bliski kontakt z ojcem, ale ból, który przeżyła, niestety wyrył wielkie piętno na jej psychice, które później gdzieś tam za nią się ciągnęło, aż potrzebowała łaski uzdrowienia, by z tego wyjść, ale to jest na dalsze odcinki. Ale ta łaska przyszła. I z tym dzisiaj zostawiamy naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten tydzień. Weronika Ostrowska i siostra Lucyna, przełożona Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Audycja powstaje we współpracy z siostrami terezjankami www.terezjanki.org.